Białe robaki to obecnie zdecydowanie najpopularniejsza przynęta wędkarska, używana praktycznie przez wszystkich wędkarzy. Duża, tłusta larwa muchy stanowi cenną zdobycz dla ryby, będąc dla niej doskonałym źródłem białka. Larwy owadów od zarania spadają do wody, dlatego ryby doskonale znają je i chętnie pobierają. A w ostatnich latach oprócz źródeł naturalnych, duże ilości białych robaków trafiają do wody ze sprawą wędkarzy, którzy stosują robaki jako element zanęty, masowo rzucając je do wody. W łowiskach o dużej presji wędkarskiej białe robaki są chętniej pobierane przez ryby niż ochotka czy inne naturalne przynęty. Sam jednak doskonały apetyt ryb nie wystarczy, aby na białe robaki nałowić ryb. Kluczem do efektywnego łowienia na białe robaki jest rodzaj haczyka oraz sposób założenia na niego robaków. Oczywiście w wędkarstwie nie ma złotych środków czy gotowych schematów, dlatego przy doborze haczyka, jak i sposobu zbrojenia przynęty, trzeba brać pod uwagę wiele czynników, o których chciałbym opowiedzieć w tym właśnie filmie. Zacznijmy zatem od najprostszej i najpopularniejszej przynęty, czyli pojedynczego białego robaka. Używając przynęt zwierzęcych, musimy pamiętać, że ostrze haczyka powinno zawsze wystawać poza powierzchnię przynęty. W przeciwnym razie nie jesteśmy w stanie właściwie zapiąć ryby i albo będziemy pudłować, albo będziemy gubić ryby podczas holu. Najskuteczniejszym sposobem zbrojenia przynęty jest zahaczenie jej za sam koniec od grubszej strony, gdzie robak ma dwa ciemne punkty. Nie bez znaczenia jest również kształt haczyka, który użyjemy do przynęty. Powinien to być haczyk typu krystal. Typ krystal to nic innego jak kształt łuku kolankowego. Są ich dwa rodzaje. Krystal oraz round, czyli okrągły. W przypadku haczyków typu krystal, zgięcie haczyka doskonale trzyma przynętę i nie pozwala jej wejść na ostrze i zadział. Ma to ogromne znaczenie podczas zacięcia. Ponieważ sam łowię na haczyki japońskiej firmy Owner, to modele tej firmy będę przedstawiał jako przykłady. Wróćmy zatem do naszego pojedynczego białego robaka. Kiedy łowimy tyczką na jeziorze, najlepszym rozwiązaniem będzie haczyk o numerze 50243 w rozmiarze 16 lub 18. Łowiąc odległościówką, bolonką czy też fiderem, warto wziąć haczyk nieco mocniejszy, zrobiony z grubszego drutu. Idealnym rozwiązaniem jest tutaj haczyk o numerze 50340 w rozmiarze 16 lub 18. Kiedy łowimy duże ilości drobnej ryby, warto mieć haczyk o długim trzonku. Długi trzonek pozwoli łatwiej chwycić haczyk i wyhaczyć rybę. Dlatego idealnym rozwiązaniem będą modele 50282 lub 50286. Dokładnie tych samych haczyków użyjemy, kiedy przynętą naszą będzie kanapka białego robaka z ochotką. Przy sportowym, szybkościowym łowieniu ryb w grę wchodzi również inny sposób zbrojenia białego robaka. Jeśli chcemy na jedną przynętę złowić kilkanaście ryb, powinniśmy haczyk przeciągnąć przez całą długość przynęty. Dodatkowo warto na wiązaniu haczyka zrobić kropelkę z żywicy, która uniemożliwia przynęcie wędrówkę na żyłkę przyponu. Wciągnięcie robaka z powrotem z żyłki przyponu na haczyk jest niezwykle czasochłonne i bardzo niszczy przynętę, która po takiej operacji jest praktycznie do wymiany. Model haczyka, jaki użyjemy w tym przypadku, to numer 56536 w rozmiarze 18 bądź 16. Długi trzonek do szybkiego wyhaczania, wąski łuk kolankowy typu krystal, czyli typowy haczyk do właśnie tego typu łowienia ryb. Bardzo często jednak chcemy użyć większej przynęty niż jeden biały robak. Dwa białe robaki są kolejną przynętą, o której chciałem powiedzieć. Zbroimy je dokładnie tak samo jak i jednego robaka, jednak musimy użyć większego haczyka, który zagwarantuje nam prawidłowe zacięcie ryby. Pamiętajmy, że duża przynęta na małym haczyku może zawsze zablokować grot i zadzior i po prostu nie zatniemy ryby. Idealną wielkością haczyka do tej przynęty jest numer 14, choć można również użyć mniejszej, na przykład 16. Modelami właściwymi do tego celu będą haczyki 50243 w przypadku tyczki oraz 50340 w przypadku bolonki, fidera czy odległościówki.
W przypadku bata użyjemy haczyka 50282 lub 50286. Oczywiście numer 14 bądź 16. Dokładnie takich samych modeli i wielkości użyjemy, kiedy łowić będziemy chcieli na kanapkę z białego robaka i dendrobeny lub z białego robaka i kilku ochotek. Dwa białe robaki to przynęta, na którą możemy złowić już całkiem spore ryby. Jednak kiedy planujemy polować na ryby największe, chcemy im zaproponować naprawdę solidną kanapkę. 3, 4 lub nawet 5 białych robaków na haczyku to idealna przynęta na jazia, klenia, brzanę czy karpia. Ryby te mają ogromną moc i trzeba naprawdę solidnego sprzętu, aby z nimi walczyć. W związku z tym, zbrojąc taką przynętę, musimy użyć solidnego, mocnego haczyka. W tym przypadku kształt kolanka nie będzie miał aż tak dużego znaczenia jak grubość drutu i technologia wykonania haczyka. Najlepiej, jeśli jest to haczyk kuty z chemicznie oszczonym grotem wykonany z bardzo grubego materiału. Taki haczyk wytrzymuje naprawdę spore obciążenia i daje nam duże szanse na zwycięstwo z rybą. Moim wyborem w takich sytuacjach jest haczyk o numerze 53883 w rozmiarach 8, 10 lub 12. Rozmiar haczyka oczywiście zależy od ilości robaków, które chcemy na ten haczyk założyć. Jest to kuty, gruby haczyk, który nie odgina się ani nie sprężynuje. Idealny do łowienia bardzo dużych ryb. Białe robaki to również doskonała przynęta do łowienia z opadu. Zwłaszcza w upalne dni, nawet te największe ryby unoszą się ponad dno i żerują w toń. Aby je namierzyć, musimy penetrować przynętą znaczną część toni, bo nigdy nie wiadomo, na jakiej głębokości znajdują się akurat ryby. Przy tego typu łowieniu istotną sprawą jest, by przynęta poruszała się, a właściwie opadała możliwie jak najwolniej. Aby efekt taki osiągnąć, można robaka zahaczyć za sam środek. W ten sposób będzie on stawiał bardzo duży opór wodzie, co spowolni jego ruch. Oczywiście łowiąc tą techniką staramy się dobrać jak najlżejszy haczyk. Haczyk o numerze 50282 w rozmiarze 18 bądź 20 wydaje się być rozwiązaniem idealnym. Białe robaki używane są również w metodzie. Oczywiście można je zbroić klasycznie, zakładając na haczyk, tak jak pokazałem to wcześniej, jednak można zastosować również haczyk z włosem i pierścieniem lateksowym. Do tej techniki użyć musimy martwego robaka, gdyż żywy z łatwością uwolniłby się z trzymającego go pierścienia. Zazwyczaj zakłada się 2, maksymalnie 3 robaki, dlatego haczyk nie powinien być zbyt duży. Proponuję model 50922 w rozmiarze 14, który powinien w pełni sprawdzić się przy właśnie tego typu przynęcie i technice. Biały robak jest prawdziwym przysmakiem karpia, dlatego oprócz lekkich technik spławikowych czy gruntowych używa się go również w typowo gruntowym, ciężkim karpiarstwie. Karpiarze zawsze polują na największe ryby. W każdym razie tak twierdzą, dlatego i przynęty muszą być największe. Kilka robaków na haczyku zjadłyby im mniejsze leszcze czy karasie, dlatego wymyślili coś ekstra. Żeby założyć na haczyk robaków kilkanaście, a czasami nawet kilkadziesiąt. Tym rozwiązaniem jest specjalny klips, który zawiązany jest na przyponie włosowej. W zależności od wielkości na klipsie zmieści się kilka do kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu robaków i są one bardzo atrakcyjne dla dużych ryb, a jednocześnie nieosiągalne dla ryby mniejszych. Do przynęty tej możemy dopasować wiele różnych haczyków karpiowych, a ich kształt generalnie zależy od upodobań wędkarza. Doskonałym przykładem może być haczyk C5X, który w tej chwili widzimy na ekranie w rozmiarze 6 lub 4. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania naszych kolejnych filmów.